Witam oficjalnie wszystkich na kolejnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Dzisiejsze posiedzenie będzie poświęcone tematyce irackiej. Irak na progu nowego otwarcia, życie i wyzwolenie, radość i nadzieja. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich zaproszonych gości z panem radcą ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, panem Krzysztofem Dąbrowskim. Chciałbym powitać panią zastępcę dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, panią Teresę Kaczmarek. Dzień dobry. Szczególnie gorąco chciałbym powitać liczną delegację przedstawicieli Iraku z jego ekscelencją panem ambasadorem Asadem Abu-Ghulalem. Dzień dobry panie ambasadorze i dziękuję za otwarcie wystawy. Chciałbym powitać całą delegację posłów z Iraku, którzy na moje zaproszenie są w Polsce już któryś dzień i jeszcze nie jeden dzień pobędą, jeszcze nie jedno razem zobaczymy w naszym kraju. Delegacji przewodniczy pan poseł Zebari. Dzień dobry panie pośle. Bardzo dziękuję, że pan przyjechał do Polski i że zechciał pan wziąć udział w naszym spotkaniu. Mamy wśród szanownych, znamienitych gości pana Tihaniego, ambasadora Maroko. Mamy przedstawicieli ambasady Iranu, pana Elireza Maidi i pana Mostafa Pura. Dzień dobry państwu. Mamy zaproszenie, przyjął i przybył pan Charles d'Affaires ambasady Syrii, pan Bassem Aga. Minister pełnomocny ambasady Libii, pan Anul Gassem Gzuda. Dzień dobry. Serdecznie witam ambasadora Republiki Jemenu, panią Mohali. Witam serdecznie, witam przyjaciela naszego zespołu, pana ambasadora Libanu, Charbela Macarona. Dzień dobry. Serdecznie witam przedstawiciela Niemiec, pana Stumpa. Serdecznie witam panią konsul Egiptu, która od niedawna jest w naszym kraju i tym bardziej się cieszę, że pani przyjęła zaproszenie. Pani Marwa Szawat. Dzień dobry. Mamy przedstawicieli ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich, panią Alawi i panią Francis Mokrzysiak. Dzień dobry, witam panie. Republikę Litewską reprezentuje radca Ramona Sloda. Oczywiście witam wszystkich gości, ekspertów zespołu z panem profesorem Ząbkiem, witam przedstawiciela nuncjusza apostolskiego. Jest z nami pan profesor Różański. Dzień dobry. Serdecznie witam współorganizatorów i wizyty irackich parlamentarzystów i wystawy i głównych ekspertów zespołu, czyli pana Jeremira Łatuszyńskiego z Fundacji IKAR i pana Przemysława Skrzypka z Polsko-Arabskiego Klubu Społeczno-Gospodarczego. Myślę, że w tak dostojnym gronie to spotkanie poświęcone Irakowi nie mogło mieć zbyt krótkiej agendy i ta agenda jest rzeczywiście obszerna. Mam nadzieję, że wszyscy prelegenci będą mieli przed oczami wiszący zegar, chociaż równie głęboką nadzieję pokładam w tym, że nie wpłynie to na przesłanie merytoryczne tych wystąpień. Na początku poproszę o zabranie głosu pana ambasadora Iraku, pana Asada Abu-Ghulala. Bardzo proszę panie ambasadorze. Szanowni Państwo, na początku chciałbym podziękować naszym drogim przyjaciołom w Parlamencie Polskim za tę możliwość, aby to nasze spotkanie, posiedzenie zespołu parlamentarnego mogło się odbyć. Jest to zespół do spraw dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Jest to rzeczywiście wielka szansa
dla nas wszystkich tu obecnych, aby dyskutować na te ważkie tematy dzisiaj. Poza tym chciałbym podziękować przedstawicielom placówek dyplomatycznych obecnych tutaj, ambasadorom Charge d'Affaires, a także gościom z Ministerstw Polskich, ze Spraw Zagranicznych, MSW, Ministerstwa Rozwoju, wszystkim gościom, z których ja jestem jednym z nich. Witam serdecznie delegację deputowanych Parlamentu Irackiego, przyjechali z Iraku, aby zapoznać się z Polską, poszerzać relacje pomiędzy parlamentami polskim i irackim, jak również będziemy mieli okazję, aby dowiedzieć się od nich o rozwoju sytuacji, ponieważ również częścią dzisiejszego spotkania będzie temat przemocy wobec kobiet. Przygotowaliśmy pewne materiały. Państwo Islamskie zniewalało kobiety, sprzedawało na rynkach, handlowało. Są to zbrodnie przeciwko ludzkości. Pozostawiam głos kolegom, panu przewodniczącemu, panu Abdelbariemu Zibariemu, również pani Samira Al-Musawi, członek Komisji Spraw Zagranicznych, według agendy, jaki przewidział pan przewodniczący poseł na to spotkanie. Dziękuję. Poprosiłbym o włączenie filmu na ten temat. A w kwestiach technicznych jeszcze jest taka prośba, żeby osoby, które będą mówiły, ściszyły do zera to urządzenie do tłumaczenia. Państwo, tak zwane państwo islamskie, które powstało 3 lata temu, zostało zmiażdżone. Dzisiaj to wielkie zwycięstwo nad tym sztucznym tworem zostało urzeczywistnione. Thank you.
Szanowni Państwo, przepraszam za te niedogodności techniczne. Pamiętam, jak widzieliśmy pierwszy raz ten film, to w gronie głównie Polaków to wszyscy mieli łzy w oczach. Rzeczywiście Irak zapowiadał, że w Mosulu będą biły dzwony kościołów i tak się dzisiaj dzieje. Poproszę teraz o wystąpienie pana Abdulbari Al-Zebari, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Iraku i przewodniczącego delegacji posłów irackich w Polsce. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję za przybycie przedstawicieli placówek dyplomatycznych. Dziękuję za parlamentu polskiego, za tę serdeczną gościnę, za to posiedzenie, które jest dla nas bardzo ważne jako Irakijczyków. Dziękuję za wszelkie wsparcie, które Polska wyświadczyła Irakowi w tej wojnie przeciwko wolnemu światu. Jak Państwo wiedzą, Irak jest bogatym krajem. Jest to największym bogactwem Iraku jest dywersyfikacja surowców, jak i również religii, wyznań. Wiele wyznań, których już nie ma gdzie indziej na świecie, są oryginalnie z Iraku. Jesteśmy dumni, że są to starożytne cywilizacje przez tysiące lat współistniejące bratersko na naszych ziemiach bez rozróżnienia, kto jest kim. Nastała nowa rzeczywistość. Po 2003 roku przechodziliśmy ciężkie chwile. Udało nam się wytrwać. W 2014 roku przyszedł kolejny cios pod nazwą islamu, a tak naprawdę oddalony od islamu. Muzułmanin, który traktuje każdego pokojowo. Ci fanatycy zwrócili się z mieczami przeciwko kobietom, dzieciom, kościołom, meczetom, świątyniom, cofając nas jeszcze sprzed średniowiecza, kiedy traktowano się kobiety jak niewolników, kupowano i sprzedawano. Teraz państwo islamskie zostało pokonane. Jeszcze w miejscowości Huwajdża jest ostatnie stanowiska. Wszyscy peszmergowie, wojsko irackie ma w tym swój udział. W ciągu najbliższych dni całe terytorium Iraku zostanie wyzwolone, również przy współudziale sojuszników międzynarodowych, w tym Polski. Dziękujemy sojusznikom za dostarczenie tej ochrony powietrznej, ponieważ gdyby nie ona, to Irak mógłby pogrążyć się w chaosie. 1/3 naszego państwa była zarażona tą epidemią Daesh. Okazało się, że ci fanatycy nie potrzebowali tysięcy samochodów, czołgów. Mieli bardzo nowoczesną broń, aby zapanować nad prawie 1/3 powierzchni naszego kraju. Joseph Biden w czasie jednego ze swoich wykładów na Uniwersytecie w Nevadzie mówił o tym, tłumacząc, że to można na YouTubie sobie odsłuchać, powiedział, że dziesiątki miliardów dolarów zostały wpompowane w państwo islamskie i nowoczesna broń została im dostarczona. I
dodając, że dowiedział się od Erdogana, że nie dało się dobrze kontrolować tych granic z Turcją, więc celem było zniszczenie Iraku. Jednak Irakijczycy wytrwali, stawili opór. I teraz Irakijczycy są zwycięzcami. Dziękujemy wolnemu światu, że uświadomił sobie na czas niebezpieczeństwo tego zagrożenia. Być może sami nie dalibyśmy sobie rady. Państwo islamskie, samozwańcze, nie miało nic wspólnego z islamem, a mogło, gdyby nie ta pomoc sojuszników, rozprzestrzenić się nawet na kontynent europejski i w inne kraje. Drodzy Państwo, terroryzm, tak jak mówiliśmy od początku i powtarzamy, może powrócić, jeśli nie będziemy trzeźwi i czujni. Ponieważ cały czas są ingerencje w integralność naszego kraju w imię etniczności, religijności i różnych innych pretekstami. Jednak mamy konstytucję prawomocnie uchwaloną. Jest to konstytucja, stanowi zręby państwa irackiego. Kobiety potrzebują większej obecności w organach władzy irackiej, w parlamencie, w ministerstwach, więcej niż te 25%, które mają zapewnione parytetowo. Ponieważ kobieta jest równym, nieodzownym elementem budującym państwo. Nawet czasami wkładającym większy wkład, ponieważ kobieta ma odpowiedzialność zawodową, rodzinną, domową. Bardzo często kobiety zajmują się, wychowują dzieci, których ojcowie oddali swoje życie w walce o wolny Irak. Wielu Irakijczyków, mężczyzn zginęło, a kobiety bardzo często przejmują ich rolę, chociaż kobiety były też sprzedawane przez państwo islamskie. Stąd mamy nową ustawę o ochronie rodziny. Rodzina nie jest wiecznym rajem. Trzeba ją chronić, aby tak mogła być bezpiecznym miejscem. Potrzebne jest ustawodawstwo, prawodawstwo, które będzie chroniło kobiety przed przemocą domową. Potrzebny jest szereg mechanizmów i narzędzi, do których kobiety poszkodowane będą mogły się prawnie zgłaszać. Jesteśmy przekonani, że kobieta iracka będzie pionierem wśród kobiet arabskich na Bliskim Wschodzie i na kobiecie będziemy również budować. Dobra wiadomość jest taka, że Irak zwyciężył. Dzięki również waszemu wsparciu, waszej współpracy z nami. Natomiast są nowe wyzwania. Jest to wyzwanie odbudowy kraju. To wyzwanie jest o wiele bardziej wymagające niż zwycięstwo nad państwem islamskim. Burzy się łatwo, ale odbudować trudno. Potrzebujemy waszego wsparcia społeczności międzynarodowej, ONZ, wsparcia przy odbudowie naszego kraju zniszczonego, przy odbudowie infrastruktury, w której nowe komórki rodzinne Iraku mogłyby się w pokoju rozwijać. Kobiety i dzieci obecne w Iraku, one są ofiarami numer jeden państwa islamskiego. Były zabijane, prześladowane, torturowane i stąd te wyzwania natury społecznej, nie tylko gospodarczej,
raczej są wielkimi wyzwaniami, bardzo trudnymi. Irakijczycy chcą razem z Państwa pomocą, wsparciem podjąć się tego wyzwania odbudowy. Cieszę się, że nasza delegacja iracka, wśród której jestem i odwiedzamy, jest do Państwa dyspozycji i chętnie odpowie na każde Państwa pytanie. Bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że w dyskusji na końcu tych pytań będzie wiele. Poprosiłbym panią Samirę Al-Musafi, która jest przewodniczącą Grupy Przyjaźni Iracko-Polskiej, czegoś odpowiednika polskich grup bilateralnych, które zresztą mogę już powiedzieć śmiało, że mamy gotową listę wymaganą przez regulamin Sejmu członków i ta grupa bilateralna dzisiaj będzie przeze mnie zgłoszona, polsko-iracka, a pani Samira jest szefową iracko-polskiej. Bardzo proszę o głos. Szanowni Państwo, pokój niech będzie z nami wszystkimi. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, kiedy oglądaliśmy razem film, łzy napłynęły mi do oczu. Myślę, że i Państwo się wzruszyli. Wszyscy się wzruszyliśmy tym, co było widać. Sceny z wyzwolenia Mosulu, kościoły, inne miejsca. Stąd chciałabym przekazać Państwu nasze uczucia. Ja jako kobieta, jako obywatel, nie tylko jako parlamentarzystka, kiedy te bandy takfirystyczne najechały na nasz kraj, najechały na miasta, zabijały mężczyzn, zrobiły nam rzeź. Zabijały kobiety. Wtedy widzieliśmy na własne oczy, kiedy po kolei kilka tysięcy kobiet, mężczyzn, muzułmanów czy jezydów było w sposób podły zabijany. Jezydki były krępowane, torturowane, gwałcone, sprzedawane. To nawet w epoce kamienia łupanego byłoby rzeczą niedopuszczalną. To, co dało się wtedy zobaczyć. Ja jestem muzułmanką, natomiast w szczególności w pamięci utkwiły mi te obrazy znęcania się nad kobietami jezydyckimi. Wielki ból rozerwał moje serce. Kobiety były prześladowane w sposób katastrofalny, godzący wszelkim wartościom humanitarnym. Kraj został zniszczony, na naród iracki padł blady strach. Co mieliśmy robić? Wydał orzeczenie religijne Ajatollah Sistani. Z tej fatwy orzeczenia pamiętam dwa zdania. Wszyscy Irakijczycy, nie mówił sunnici, szyici, jezydowie, szabakowie czy nie muzułmanie. Powiedział, wszyscy Irakijczycy zdolni do noszenia broni powinni zgłosić się na ochotników i bronić swojego kraju, swoich kobiet i swoich świętości. Chrześcijanie mają bronić świątyń chrześcijańskich. Jezydzi mają bronić świątyń jezyckich. Podobnie szabakowie, muzułmanie mają bronić siebie, swojego kraju, swoich kobiet.
I rzeczywiście do walki ochotniczo stanęły tysiące Irakijczyków. Kiedy przyjechałam do Warszawy, byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego od razu pierwszego dnia. Oglądałam tam film o zniszczeniu Warszawy. Tam jest nazwisko jednego człowieka, który przyczynił się do powstania Armii Podziemnej Powstańczej. Polak podobnie zgłosił się na ochotnika i podobnie warszawscy powstańcy zebrali się, aby bronić swojego kraju. Tak jest w każdym kraju, walka narodowo-wyzwoleńcza. Tak było też u nas. Tysiące zgłosiło się, a może miliony, dla obrony swojego kraju. Jezydowie, bracia chrześcijanie, pospolite ruszenie chrześcijańskie, wszyscy zdolni nosić broń i chronić świętości naszego kraju. Zgłosili się sunnici, kurdowie, peszmergowie. Oczywiście bronili nas wspólnie przeciwko temu zagrożeniu terrorystycznemu. Taka jest nasza tożsamość. Zawsze się do niej odnosimy. Ludzkie uczucia ponad terroryzm, ponad podziały. Jesteśmy przede wszystkim ludźmi, a dalej dopiero są podziały na wyznania i religię. Niezależnie, czy różnimy się w wyznaniu, czy w tle kulturowym, ja jestem człowiekiem i ty jesteś człowiekiem, ręka w rękę powinniśmy przeciwdziałać takiemu zagrożeniu całej ludzkości. Sunnici i szyici razem, Arabowie i Kurdowie razem, muzułmanie i chrześcijanie razem, Szabakowie i Jezydowie razem. Wszyscy wiemy, że Irak jest bardzo zdywersyfikowany i w każdym kraju są różnice, ale zauważcie, szanowni państwo, że wszyscy się zjednoczyli, walcząc z tymi bandami. To jest odniesienie do samego początku, do tego, tych wartości nadrzędnych, uniwersalnych dla całej ludzkości. Dziękuję szanownemu panu przewodniczącemu, posłowi Skuteckiemu za zaproszenie do tego dialogu. Myślę, że to jest bardzo szlachetna inicjatywa. Dziękuję za wszystkich, którzy wspierają taki dialog, bo ważne jest w obliczu zagrożeń współczesnego świata, żeby stać wspólnie. Terroryzm nie ma jednej religii, pochodzenia, koloru skóry. Wielkim szacunkiem i uznaniem dziękujemy, natomiast również prosimy o pomoc. Pomoc dla wszystkich, między innymi dla wspomnianych kobiet jezydek, które tak bardzo wycierpiały z rąk bojowników państwa islamskiego. Chodzi o to, aby ci fanatycy terrorystyczni nie wrócili, znowu któregoś dnia nie zwrócili się znowu przeciwko kobietom i dzieciom. My byliśmy od 2003 roku teoretycznie chronieni porozumieniami międzynarodowymi, sojuszem międzynarodowym. Wprowadzamy je w życie. Kobieta zyskuje swoje prawa, natomiast widzą państwo, że z zewnątrz do Iraku przybywają różne siły, które koncentrują się, skupiają się na działaniach, szczególnie przed tym, którzy są najbardziej bezbronni, dzieciom, kobietom. To był dla nas szok. Prosimy i zwracamy się o respektowanie porozumień i umów międzynarodowych wszędzie, walkę z finansowaniem terroryzmu, z tymi wszystkimi, którzy dostarczali broń i finanse dla terrorystów. Jest potrzebne wspólne działanie na tę rzecz. Mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale wiem, że muszę tu się zatrzymać. Dziękuję za wysłuchanie moich słów.
Ja mam nadzieję, że to wystąpienie będzie w internecie i wszyscy najważniejsi politycy świata je wysłuchają. Proszę o zabranie głosu pana Luisa Caro Bandara, wiceprzewodniczącego Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Iracko-Polskiej. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący. Dziękuję szanownym państwu wszystkim za przybycie. Nazywam się Luis Caro, parlamentarzysta iracki i jestem Chaldejczykiem, Asyryjczykiem. Reprezentuję więc chrześcijan w parlamencie irackim. Przede wszystkim traktujemy się oczywiście jako, traktuję siebie jako deputowanego narodu irackiego, natomiast w zależności od podziałów są również potrzeby, aby reprezentować tę frakcję narodu irackiego, z której pochodzę. Naród iracki jest, składa się z baru, z szerokiej mozaiki arabsko, kurdyjsko, chaldyjsko, asyryjsko, jezydycko, mandajsko, arabskiej i wiele innych mniejszości narodowych i religijnych, których nie wspominam. Jest to jeden naród iracki. Po zmianie reżimu w roku 2003 roku, obaleniu reżimu i zmianie systemu, Irak był okupowany przez Amerykanów. Była to okupacja amerykańska. Okupacja amerykańska niestety nie przywiązywała wiele uwagi do tej bardzo zróżnicowanej mozaiki wyznaniowo-etnicznej mniejszości Iraku, jak można by powiedzieć, tylko w niewielkim stopniu. Stąd Irak popadł w chaos polityczny i chaos bezpieczeństwa. Nie mieliśmy rządu silnego w owym czasie i stąd właśnie te mniejszości, tak jak chrześcijanie, byli prześladowani przez różne bandy i ugrupowania ekstremistyczne, które zaczęły się rozprzestrzeniać. Pierwszą zbrodnią na chrześcijanach w Iraku była straszna zbrodnia, do której doszło w Bagdadzie, w katedrze Najświętszej Marii Panny. Wkroczyli do katedry terroryści podczas niedzielnego nabożeństwa do katedry w Bagdadzie. Zabili wszystkich w katedrze, w tym duchowieństwo, starszych, kobiety, dzieci. Nikt się nie uratował, oprócz tych, którzy, na których padły ciała innych zabitych. Chaos zapanował w całym kraju. Chrześcijanie byli szczególnie poszkodowani. Niestety wielu Irakijczyków udało się na wygnanie za kraj, poza kraj, pozostawiając kraj swoich ojców, z dziada, pradziada. Kraj, w którym żyli 5000 lat. My w Iraku uważamy się za potomków Asyryjczyków, Chaldejczyków. Wiele imperiów starożytnych na całym świecie miało swoją stolicę w Iraku. Teraz niestety my, chrześcijanie, jesteśmy mniejszością. Ta syriacka, chaldejska przeszłość szczególnie koncentruje się w Niniwie. Doszło tam do ludobójstwa i masowych przesiedleń, ucieczki z miasta Mosul i z Niniwy musieli ludzie uciekać w głąb Kurdystanu. Część z tych uciekinierów
jeśli miała szczęście, znalazła się poza granicami kraju w lepszych miejscach. Teraz, jeśli Bóg da, kiedy uda się zupełnie usunąć ten element terrorystyczny z naszego kraju, rząd podejmuje jeszcze pewne kampanie militarne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju, aby ludzie mogli znowu czuć, żyć bezpiecznie i pokojowo. Psychologicznie jest to bardzo ważne uwarunkowanie, ponieważ człowiek potrzebuje, obywatel potrzebuje czuć się bezpiecznie, czy to w domu, czy w miejscu pracy, czy na ulicy. Jest to podstawowa potrzeba człowieka, mieć bezpieczeństwo. Nie wchodząc w szczegóły, nie zajmując Państwa czasu, zatrzymam się tutaj. Jeśli później będą mieli Państwo niektóre może pytania, bądź tematy, o których chciałby porozmawiać, to jestem do dyspozycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Temat traktowania kobiet pod okupacją Daesh pojawiał się dzisiaj już kilka razy. Prelekcję na ten temat, wystąpienie zapowiedziała pani Magda Nasir z ambasady Republiki Iraku. Pani Magda, proszę. Szanowni Państwo, dziękuję szanownemu panu przewodniczącemu Pawłowi Skuteckiemu, także panu Jaromirowi oraz panu Przemysłowi Skrzypkowi. Chciałbym podziękować za zorganizowanie całego programu wizyty. Wiem, że zbierzemy dobre owoce z tej wizyty. Dziękujemy panu posłowi Skuteckiemu za wszelkie wysiłki na rzecz stworzenia odpowiedniej grupy przyjaźni iracko-polskiej w ramach Parlamentu Polskiego. Dziękuję jeszcze raz za wszelkie wysiłki. Ja dziękuję. Obejrzymy teraz krótki film. Strasznie piszczę. Nie wiem, jak to można. السلام عليكم. اسمي ريزان يوسف، سكرتير أول بالسفارة جمهورية العراق. راح أقدم لكم نبذة مقتطف من فيلم. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić do obejrzenia krótkiego filmu na temat obrażeń, jakie doznawały kobiety w Mosulu.
Ten film jest, to, jest, jest filmem, dokumentarnym niemieckim. Prawa do niego są zastrzeżone. Został film pokazany w zeszłym roku na festiwalu filmowym w Krakowie. Zespół filmowców niemieckich przeprowadzał wywiady z kobietami, które były torturowane przez państwo islamskie. Jest mowa o sprzedawaniu kobiet, o sprzedawaniu kobiet z Iraku do miasta Raqqa. Jest to obóz dla uchodźców, obóz ONZ, obóz UNICEF dla przesiedlonych, z Mosulu, Iraku. Te dzieci straciły w większości rodziców, są sieroty bez opieki. Rządowe organizacje i pozarządowe zajmują się nimi. Dziękujemy tym krajom, które wspierały nas. Przepraszam, z powodów technicznych jest problem z połączeniem internetowym. Ten film nie mógł być wcześniej pobrany ze względu na prawa autorskie, więc nie będziemy mogli kontynuować. Szanowni Państwo, przepraszam, że nie udało się obejrzeć. Natomiast zrelacjonuję, ta niemiecka dziennikarka przeprowadziła wywiady z Irakijczykami, którzy uciekli, które uciekły z niewoli państwa islamskiego w Iraku. Była to wspólny zespół roboczy koordynowany przez siły irackie i siły peszmergów. W wywiadach te kobiety relacjonują, w jaki sposób zostały złapane, sprzedane do Raqqi, torturowane i na ich oczach dzieci były zabijane. Niestety problem z łączem internetowym. Mogę przekazać Państwu kopię tego filmu. Warto go obejrzeć, bo opowiada o prawdziwych cierpieniach, w jaki sposób bojownicy państwa islamskiego uprowadzali kobiety, pokazują transakcje, w jaki sposób kupowało, sprzedawało się kobiety. Film oczywiście jest chroniony prawami autorskimi z Niemiec, natomiast można również go nabyć od tej firmy. Dziękuję i przepraszam za brak internetu. Zanim przejdziemy do dyskusji, jeszcze dwa wystąpienia pozostały. Poprosiłbym pana redaktora Abu Wasema, syryjskiego dziennikarza, żeby opowiedział swoje... Jest na sali?
Okej, to możemy to wpuścić jakoś, czy... To zupełnie przed dyskusją jeszcze ostatnie wystąpienie. Bardzo proszę o zwięzłe, ponieważ widzę, że wiele osób chciałoby zadać pytania. Pan Romy Ratuszyński, który powie o siłach ludowej mobilizacji. Może ja postaram się po prostu to szybko przeczytać, żeby nie zabierać czasu. Może od razu po prostu przystąpię do tego. Już tutaj więcej się nic nie da powiedzieć, co Państwo powiedzieli, bo to naprawdę wyczerpuje temat. Siły ludowej mobilizacji, szanse i zagrożenia dla powojennej stabilizacji Iraku. Historyczny kontekst otoczenia konfliktu w Iraku. Po I wojnie światowej obszar Iraku zafunkcjonował jako brytyjskie terytorium mandatowe Ligi Narodów. W 1921 roku proklamowano monarchię konstytucyjną. Brytyjskie interesy zgodnie z imperialną maksymą Diva et Impera były powiązane z gwarancją władzy lokalnej elity, wywodzącej się z religijnej lub etnicznej mniejszości. W przypadku Iraku były to elity sunnickie, gdyż wyznawcy szyizmu, w przeciwieństwie do większości krajów muzułmańskich, stanowią zdecydowaną większość populacji Iraku. Wielka Brytania zachowała swoją infrastrukturę militarną, a brytyjska Iraq Petroleum Company uzyskała wyłączność na poszukiwanie i eksploatację ropy. Ignorowanie interesów większości grup społecznych tworzących konglomerat religijno-etniczny skutkowało krwawymi pacyfikacjami wybuchającymi jedna po drugiej rebelii. W 1958 roku Irak połączył się z Jordanią, tworząc Federację Arabską. W tym samym roku miał miejsce republikański przewrót wojskowy. Proklamowano republikę i rozwiązano dynastyczną federację z Jordanią. W 1963 roku obalono władzę generała Abd al-Karima Kasima. Organizatorem puczu było panarabskie skrzydło wojska i partii Baas. W tym okresie nastąpiła również intensyfikacja walk z partyzantami kurdyjskimi. W 1967 roku Irak przystąpił do II wojny izraelsko-arabskiej. Po kolejnym zamachu stanu prezydentem, premierem i dowódcą armii oraz przewodniczącym nowo utworzonej Rady Dowództwa Rewolucji został Ahmad Hassan al-Bakr. Elita państwa została zdominowana przez świeckich sunnitów. W 1979 roku prezydentem został Saddam Hussein. Przeprowadził czystkę w Radzie Dowództwa Rewolucji oraz poprawił relacje ze światem zachodnim. Odbyły się pierwsze powszechne wybory, w którym kobiety zyskały prawo głosu. W tym samym czasie doszło do pogorszenia się relacji z ogarniętym rewolucją islamską Iranem. W 1980 roku Saddam Hussein zaatakował ten kraj, chcąc uczynić Irak mocarstwem regionalnym i hegemonem świata arabskiego. Wyniszczająca wojna przeciągnęła się do 1988 roku i zakończyła brakiem rozstrzygnięcia, przynosząc Irakowi zapaść gospodarczą. Po zakończeniu konfliktu z Iranem wojska irackie spacyfikowało Kurdów. W ramach operacji Al-Anfal zginąć miało od 50 do 200 tysięcy cywilów. W 1990 roku miała miejsce agresja na Kuwejt. Po klęsce wojennej na Irak nałożono surowe gospodarcze embargo. W obliczu zagrożenia utraty władzy Saddam Hussein wdrożył kampanię terroru wewnętrznego. W 2003 roku koalicja pod kierunkiem USA doprowadziła do obalenia Saddama Husseina. Irak został przekształcony w Republikę Federacyjną. Najważniejszą siłą polityczną stali się szyici. Odbyły się wybory parlamentarne zbojkotowane przez większość sunnitów. Po wycofaniu się amerykańskich sił okupacyjnych sytuacja w kraju była nadal niestabilna. Głównym problemem pozostawała nieufność i konflikt na tle sektariańskim. Po ofensywie fundamentalistycznych dżihadystów sunnickich Irak de facto rozpadł się na trzy części kontrolowane przez samozwańcze państwo Daesh, siły kurdyjskie i władze federalne. Postępy Daesh w Iraku doprowadziły do interwencji międzynarodowej koalicji, która wsparła iracki rząd. W 2014 roku specjalna fatwa wielkiego ajatollaha Ali al-Sistani, jednego z najważniejszych autorytetów religijnych irackich szyitów, zainicjowała powstanie sił ludowej mobilizacji, w skrócie angielskim PMU.
to ta formacja zdecydowała de facto o przechyleniu szali zwycięstwa w walce z Daesz na korzyść rządu federalnego. Punkt drugi. Sektarianizm i zagrożenie procesu pogłębienia dezintegracji polityczno-społecznej. Siły ludowej mobilizacji liczą około 100-120 tysięcy żołnierzy. W większości są to bojownicy wywodzący się ze społeczności szyickiej, lecz w jej szeregach walczą również sunnici i chrześcijanie. Formacja podlega rządowi federalnemu w Bagdadzie. W grudniu 2016 roku prezydent Fuad Masum zatwierdził ustawę, która włączyła PMU w skład sił zbrojnych Iraku. Przed utworzeniem PMU w wojnę z Daesz zaangażowane były różne formacje zbrojne związane z konkurencyjnymi wobec siebie ośrodkami politycznymi i ideologicznymi. Ich cele i interesy raz były tożsame, a innym razem przeciwstawne. Obok Armii Federalnej i oddziałów peszmergów przyporządkowanych rządowi autonomicznego regionu Kurdystanu na terenie kraju operowały liczne milicje szyickie, jak również sunnickie milicje plemienne. W prowincji Niniwa miejscowi chrześcijanie zorganizowali liczące kilka tysięcy bojowników jednostki ochrony równiny Niniwy. W celu konsolidacji i profesjonalizacji PMU w ramach struktur państwa rząd federalny realizuje specjalny program szkoleniowy. Jednak poziom integracji operacyjnej tych jednostek nadal pozostaje problematyczny. Poza relatywnie krótkim okresem czasu, który upłynął od momentu formalnego zafunkcjonowania nowej formacji, zasadniczym powodem tego stanu rzeczy jest silne zróżnicowanie jej struktury organizacyjnej. W ramach powszechnej mobilizacji scalono ponad 40 zbrojnych milicji o przeróżnym profilu ideologicznym i charakterystyce funkcjonalnej. Od czasów rządów Saddama Husajna szyickie organizacje zbrojne były wspierane przez współwyznawców rządzących w sąsiednim Iranie. Skutkowało to m.in. budową i szkoleniem struktur, przepływem funduszy oraz sprzętu i uzbrojenia. Bliskie związki części irackich polityków i wojskowych z Iranem są dla wielu krytyków rządu w Bagdadzie koronnym argumentem tezy zakładającej realizację rewolucyjnej wizji zjednoczenia wszystkich szyitów pod protektoratem Teheranu. W opinii części zachodnich ekspertów PMU może stanowić zagrożenie jako potencjalne narzędzie do realizacji tego celu. Wiarygodna analiza problemowa powinna zarazem uwzględniać, że sednem tego zagrożenia jest geopolityczna gra podmiotów zewnętrznych, reprezentujących przeciwstawne interesy. Jest to de facto przedłużenie wspomnianej na wstępie postkolonialnej strategii Dive et Impera. Nie ma ona z reguły zbyt wiele wspólnego ze zdefiniowanym interesem społeczności lokalnych, będących przedmiotem tej gry. Nie można więc oczekiwać zero-jedynkowej determinacji tych społeczności do bezrefleksyjnego wypełniania przypisywanej im roli przez geopolitycznych interesariuszy. Obawy dotyczące zagrożenia, jakie przedstawiać mają milicje zgrupowane w siłach PMU, wyraził generał David Petraeus, były głównodowodzący sił USA w Iraku. I teraz jest cytat generała Petraeusa. Musimy zauważyć, że długoterminowym zagrożeniem dla równowagi wewnętrznej Iraku, jak i szerzej rozumianej równowagi w regionie, nie jest już obecnie państwo islamskie. Główne długoterminowe zagrożenie przedstawiają sobą wspierane przez Iran milicje szyickie. Jeśli zepną one na drugi plan irackie siły, tak jak stało się to w przypadku Hezbollah w Libanie, to będzie to niezwykle groźne dla stabilności i niepodległości Iraku, nie wspominając nawet o naszych, czyli amerykańskich, interesach w regionie. Koniec cytatu. Odnosząc się do powyższej opinii, należy zwrócić uwagę, że porównanie Libanu z Irakiem jest niefortunnym uproszczeniem, nie tylko z racji kardynalnych różnic w obszarze struktury ekonomiczno-społecznej. Różnice wynikają przede wszystkim z powodu odmiennego kontekstu historycznego, budującego indywidualny charakter tożsamości tych państw. Podobnie mało wiarygodne jest dzielenie irackiego społeczeństwa według sztywnych podziałów sektariańskich lub etnicznych. Społeczność szyicka, tak jak i sunnicka, czy jakakolwiek inna społeczność na świecie, nie jest z całą pewnością ideologicznie jednomyślna w obrębie własnej zbiorowości. To zbyt duże uproszczenie
które już nieraz w historii kreowało warunki do eskalacji konfliktów, a w skrajnych sytuacjach skutkowało pogromami i czystkami religijno-etnicznymi. Niniejsze zastrzeżenie potwierdza analiza sporządzona dla wpływowej fundacji Carnegie, dedykowanej sprawom międzynarodowym. W jej ramach niezależni autorzy potwierdzają opinię, że komponent szyicki w PMU nie jest jednorodny. Inna amerykańska fundacja Jamestown, skoncentrowana na badaniu problematyki terroryzmu w regionie bliskowschodnim, wyraziła opinię, że PMU rekrutuje się przede wszystkim z ludzi uznających za wiążącą fatwę wielkiego ajatollaha Ali al-Sistani. Motywacja partyjna czy ideologiczny wpływ ma mieć według tej analizy dużo mniejsze znaczenie. Obawa przed ewentualnością ekspansji ideologii Velayat al-Fiqh, stanowiącej fundament szyickiej demokracji w Iranie, jest zarazem faktem. Niektóre państwa uznają tą ewentualność za jednoznaczne zagrożenie dla równowagi geopolitycznej w regionie. Dzieje się tak, pomimo tego, że wielki ajatollah Ali al-Sistani zdecydowanie wykluczył opcję implementacji teokracji w republikańskim Iraku. Opinia generała Petreusa jest de facto tożsama z obawami wyrażanymi na forum publicznym przez znaczną część polityków sunnickich w Iraku. W toku przygotowań Armii Federalnej i jednostek PMU do wyzwolenia prowincji Anbar stali oni na stanowisku, że plemiona oraz armia i policja są zdolne wykonać to zadanie bez pomocy milicji. Plemiona sunnickie domagają się zapewnienia przez rząd federalny funduszy i uzbrojenia, aby mogły samodzielnie stawić opór ekstremistom oraz zapewnić bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Podstawą do obaw są przypadki nadużyć i samosądy praktykowane przez członków niektórych milicji wchodzących w skład PMU. Organizacja Human Rights Watch w tegorocznym raporcie stwierdza, że, i to jest cytat, powtarzające się raporty, filmy i zdjęcia bezprawnych egzekucji powinny wystarczyć, aby wzbudzić poważne obawy władz. Rząd iracki nie zaprzecza, że w toku wojny domowej zdarzają się przypadki naruszenia praw człowieka, również po stronie sił PMU oraz armii. Jednak nie zgadza się z tezą, że jest to powszechne modus operandi mające przyzwolenie po stronie władz. Premier Haider Abadi, komentując tego typu doniesienia, zadeklarował, że, cytat, jakiekolwiek naruszenie prawa lub godności osoby jest nie do zaakceptowania, a indywidualne akty naruszające te zasady nie będą tolerowane. Podkreślił, że od czasu scalenia milicji partyjnych w ramach PMU podlegają one jurysdykcji rządu irackiego. Największy autorytet społeczności szyickiej w Iraku, wielki ajatollah Ali al-Sistani, nakazał szacunek do sunnitów oraz innych mniejszości etnicznych i religijnych. W specjalnym opracowaniu pod tytułem Poradnictwo i wskazówki dla bojowników na polu bitwy znalazło się kardynalne zalecenie traktowania wyzwolonych obszarów zgodnie z prawem islamskim, zapisanym w hadisie proroka Mahometa. Cytat. Nie wolno hańbić zwłok zabitych wrogów, zabijać starszych, kobiet i dzieci, ani wycinać drzew. Koniec cytatu. Przede wszystkim należy jednak zwrócić uwagę, że fatwa wzywająca do ludowej mobilizacji nie miała charakteru sektariańskiego. Była skierowanym do całego społeczeństwa Iraku wezwaniem do obrony irackich miast przed agresją Daesh. Punkt trzeci. Integracja konglomeratu etniczno-religijnego w specyfice jednostek obrony terytorialnej. Na wczesnym etapie tworzenia PMU komponent sunnicki był mało reprezentatywny w jej szeregach. Jednak już w styczniu 2016 roku premier Haider al-Abadi zatwierdził powołanie w ramach mobilizacji 40 tysięcy rekrutów wywodzących się ze społeczności sunnickiej. Szacuje się, że aktualnie w okręgu Salahaddin, Niniwa, Anbar i Diyala w ramach PMU służy ich około 30 tysięcy. Decyzja premiera była de facto jednoznacznym wyrażeniem woli ze strony przedstawiciela rządzącej większości, że nowa formacja ma posiadać status ogólnonarodowy i republikański. Jeżeli ta deklaracja uzyskałaby wiarygodną akceptację społeczną,
to w obrębie irackich sił zbrojnych mógłby zafunkcjonować komponent o profilu zbliżonym do polskich wojsk obrony terytorialnej lub amerykańskiej Gwardii Narodowej. PMU mógłby stanowić wówczas mocny punkt w ramach federalnej koncepcji integracji wieloetnicznego i wieloreligijnego Iraku. Przy nieagresywnej i defensywnej strategii państwa siły obrony terytorialnej zazwyczaj przeważają nad siłami operacyjnymi. Mogą prowadzić działania bojowe oraz ratownicze, a zakres ich zadań ograniczony jest zwykle do obszaru lokalnego terytorium. Charakter tych zadań zakłada przede wszystkim prowadzenie rozpoznania oraz ostrzeganie załóg baz wojskowych o grożącym niebezpieczeństwie, zwalczanie grup terrorystycznych i dywersyjno-rozpoznawczych, ochronę obiektów o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania państwa. Polska z uwagi na swoje świeże doświadczenia w obszarze tworzenia tego typu formacji jest naturalnym partnerem dla ewentualnej pomocy rządowi Iraku przy wypracowaniu omawianej koncepcji. Punkt czwarty, ostatni. Stygmat terroryzmu w warunkach wojny domowej o charakterze asymetrycznym. W podsumowaniu zarysu niniejszej problematyki nie można pominąć aspektu, który podnosi m.in. Guido Steinberg, ekspert pracujący dla Fundacji Nauki i Polityki, doradca niemieckiego Bundestagu oraz rządu federalnego w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W analizie z maja 2016 roku wskazuje on na terrorystyczny charakter niektórych grup wchodzących w skład PMU. Podobne oceny stanowią podstawę do ich klasyfikacji w spisach organizacji terrorystycznych. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że w warunkach wojny asymetrycznej tego typu klasyfikacja może odnosić się de facto do każdego podmiotu wykorzystującego modus operandi prowadzenia tego typu wojny. Można się w tym miejscu odwołać do przykładu Polskiej Armii Krajowej, która była integralną częścią polskich sił zbrojnych podległych rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji. W szczytowym momencie Armia Krajowa liczyła ponad 350 tysięcy żołnierzy. Była to największa i najlepiej zorganizowana podziemna armia w okupowanej przez Niemców Europie. Skupiła różne siły polityczne i organizacje konspiracyjne działające w okupowanej Polsce. Trzeba było kilkudziesięciu lat, aby wkład Armii Krajowej w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej mógł zostać doceniony za granicą. Nie była to wygodna pamięć w sytuacji, kiedy nasi sojusznicy wspólnie ze Stalinem układali pojałtański porządek świata. Rosjanie po dziś dzień dzisiejszy usiłują zdefiniować Armię Krajową jako organizację terrorystyczną. W artykule pod tytułem „Kto dał zwycięstwo?”, opublikowanym w 2005 roku na stronie ówczesnego doradcy prezydenta Federacji Rosyjskiej napisano, że cytat: Armia Krajowa, występując pod hasłami niepodległej Polski, działa metodami kryminalnymi, mając w swoim arsenale terror, zabójstwa i grabieże. Działania polskich nacjonalistów skierowane były nie tylko przeciwko wojskom radzieckim, lecz cierpiała od nich także ludność polska. Koniec cytatu. W tym układzie historia jest jedynie narzędziem imperialnej polityki. Gdyby Rosja uznała obiektywne fakty dotyczące roli Armii Krajowej w czasie II wojny światowej, przyznała się do nieudzielenia pomocy powstańcom w Warszawie i wszystkich innych zbrodni, to tym samym zdeprecjonowałaby swoją posowiecką spuściznę, której historia jest jej integralną częścią. Wojna domowa charakteryzuje się z zasady wyjątkowo wysokim poziomem negatywnych emocji, grupowych i indywidualnych, które znajdują ujście w dużo większej skłonności do nadużyć i okrucieństwa niż w przypadku wojny państw o sporne terytorium lub sprzeczne interesy. Dzieje się tak między innymi z uwagi na specyfikę operacyjną tego typu konfliktu oraz zakorzenienie przeciwstawnych stron w obrębie jednej społeczności, funkcjonującej na tym samym terytorium, jednak niejednorodnej pod względem religijno-etnicznym lub radykalnie spolaryzowanej ideologicznie. Zapalnikiem takiego konfliktu jest zatem codzienna, bezpośrednia interakcja społeczna. Zamiast pozytywnego aspektu wynikającego z kooperacji w obrębie bogactwa różnorodności,
Ta interakcja z określonych względów skutkuje pogłębieniem negatywnych emocji i stereotypów. Wyzwala przy tym poczucie zagrożenia, ukierunkowując je do poziomu eskalacji zbrojnej. Niedawne wyzwolenie Mosulu może stać się kamieniem milowym na drodze do długoterminowej stabilizacji Iraku po okresie stulecia zdominowanego przez wojny, zamachy stanu i zewnętrzne interwencje. Szansą na powyższe jest świadomość republikańskiej tożsamości, która ujawniła się w Iraku szczególnie mocno w toku walki z agresją Daesh. Koniecznym warunkiem dla wykorzystania wspomnianej szansy jest neutralizacja przyczyn konfliktu umocowanych głęboko w postkolonialnej historii jego otoczenia. Ten warunek to możliwie sprawiedliwa redystrybucja zasobów oraz wytyczenie w ramach Republikańskiej Federacji zakresu autonomii dla wolności i interesów poszczególnych grup społeczeństwa tworzących konglomerat religijno-etniczny Iraku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o pytania przede wszystkim do naszych szanownych gości. Marcinie, proszę. Ktoś na pewno wie, czy istnieją, przepraszam, że tak powoli, ale jako tłumacz wiem, co to znaczy. Czy istnieją wiarygodne badania, jak ludność Iraku odnosi się do republikańskiej ideologii i do wielkiego nacisku na prawa kobiet, jaki teraz jest kładziony przez nowe władze? Dziękuję za to pytanie. Jest ono bardzo ważne. Oczywiście kobieta iracka zdobywa coraz więcej praw w społeczeństwie irackim. Nawet uczestniczyła czynnie w tych walkach z Państwem Islamskim, więc szczególnie w ostatnim okresie, jakby poprzez już same okoliczności, ta rola kobiety wzrosła, była ważna przy wyzwoleniu Iraku. Naród iracki ma od wieków wielki szacunek dla kobiety. Nawet niektóre plemiona irackie były kierowane przez kobiety. To mówię o wielkich plemionach w obrębie Kurdystanu. Kobieta ma zapisane prawa w konstytucji irackiej. Kobieta jest reprezentowana w parlamencie irackim, więc instytucjonalnie jest ona obecna. Nikt, wydaje mi się, nie odrzuca tej donośnej, ważkiej roli kobiety w naszym społeczeństwie. Oczywiście wiemy, zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to perfekcyjne społeczeństwo w ciągu roku czy dwóch, natomiast w organach państwa, w procesie decyzyjnym, w parlamencie irackim, w rządzie irackim rośnie rola kobiet. W ten sposób odpowiem. Jeśli mogę dodać do tej odpowiedzi, kobieta była również i wcześniej obecna szeroko w życiu Irakijczyków. Obecnie demograficznie 51% Irakijczyków to kobiety. My jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby rzeczywiście ten demograficzny parytet przekładał
się na życie polityczne. Tutaj sprawa była zaniedbana. Obecnie parytet w parlamencie irackim wynosi 25%, a więc przynajmniej 25% deputowanych w parlamencie irackim muszą to być kobiety. Są pomysły, nowe inicjatywy ustawodawcze w tym względzie. Zauważamy, że zarówno państwo, jak i naród chcą takich inicjatyw, uczestniczą w nich, również my osobiście, również organy kontrolne, nadzorcze mają tutaj swoją rolę. Społeczeństwo irackie jest radę, że to się dzieje. Ordynacja wyborcza, proces wyborczy jest, czy kampanie wyborcze, jest to widoczne. Kobiety czynnie biorą udział coraz bardziej czynnie biorą udział w życiu politycznym. Jest 85 kobiet w parlamencie irackim na dziś dzień. Bierzemy udział w odbudowie naszego kraju. Jesteśmy również tutaj. Ja reprezentuję pan przewodniczący Zibari i inni deputowani mogą poświadczyć moje słowa. Jako parlamentarzyści jestem ja jako kobieta przewodniczącą Grupy Przyjaźni Parlamentarnej Iracko-Polskiej w ramach Komisji Spraw Zagranicznych. Cieszę się, że w polskim parlamencie jest też grupa przyjaźni i będziemy z nią w kontakcie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania? To proszę gdzieś podejść do mikrofonu. Dobrze. Szanowni państwo parlamentarzyści, szanowni państwo ambasadorowie, drodzy koledzy, ja chciałbym zadać takie pytanie. Jakiej pomocy Irak najbardziej potrzebuje od Polski, od Polaków, aby jak najszybciej zagoić te rany, które tutaj zadała ta wojna domowa, aby jak najszybciej odbudować to, co zostało zniszczone przez terrorystów z Daesh? Jakie są dziedziny współpracy, które jakby dla Iraku są priorytetowe? Proponuję, aby pan ambasador zabrał głos. Dziękuję za to ważne pytanie. Jak państwo wiedzą, Polska przechodziła podobne cierpienia w czasie II wojny światowej. Najważniejsze jest odbudowa szkół, powrót przesiedlonym i odbudowa infrastruktury, a także wiele innych rzeczy, jak odbudowa sieci dróg transportowych, bardzo dużo min znajduje się cały czas w ziemi irackiej, również w miastach. Przestępcy nazywają się ISIS albo Daesh. Niezależnie od tego, jak się nazywali, przed ucieczką zaminowali wiele budynków i ulic, tak aby zniszczyć się, więc urządzenia do rozminowywania
brakuje nam mocy energetycznej, więc odbudowa stacji energetycznych. Jest u nas bezpiecznie dzięki siłom ludowej mobilizacji, wojsku i siłom peszmergów. Potrzebujemy wsparcia. Dzięki Bogu, tak, Irak jest bogatym krajem. Natomiast te uwarunkowania nas przerosły. W imieniu całego świata arabskiego, w imieniu całego świata walczyliśmy z terroryzmem, a terroryści pochodzili ze 100 różnych krajów, narodowości na całym świecie. Te ugrupowania terrorystyczne, siatki międzynarodowe, Niektórzy z nich teraz uciekli z powrotem do Francji, Belgii, Austrii i dali Europie posmakować tego, co piekła, którego zaświadczyliśmy my w naszym kraju, zaminowane samochody, zbrodnie, które trudno opisać. Prosimy o solidarne wsparcie społeczności międzynarodowej, dostarczenie nam odpowiedniej ekspertyzy, środków, również takich, prawnych, aby doprowadzić tych ludzi do odpowiedzialności. Ponieważ terroryści nie znają granic, przekraczają wszelkie czerwone linie. Nawet potrafią potrafią przyjąć inną tożsamość, potrafią zostawić bombę, podłożyć ją w mieszkaniu. Nawet zdarzało się, że lodówka na przykład była zaminowana, kiedy ludzie wracali do swojego mieszkania. Przy otwarciu takiego sprzętu domowego dochodziło do wybuchu, więc straszne tragedie. Wszystko, co pomaga odbudować kraj, jest potrzebne. Potrzebujemy pomocy od zaprzyjaźnionych krajów w Europie, w szczególności potrzebujemy również pomocy prawnej. Wielu uchodźców, które znalazło się, irackich, znalazło się w Europie, potrzebuje takiego wsparcia. Dziękuję, chciałbym dodać, jestem członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Obrony, również członkiem Grupy Przyjaźni Iracko-Polskiej w Parlamencie Irackim. Bardzo ważne pytanie zostało zadane. Polska, jak i wszystkie kraje europejskie, oczekujemy solidarnego wsparcia. Ogrom zniszczenia w różnych miejscach w Iraku, tam gdzie epidemia o nazwie Państwo Islamskie nas nawiedziła. Można powiedzieć, że te wszystkie ziemie przeszły katastrofę humanitarną, urbanistyczną. Wiele miejsc jest zaminowanych w sposób nie systematyczny, ale zupełnie przypadkowy, więc odbudowa infrastruktury urbanistycznej, to potrzebuje pomocy społeczności międzynarodowej. Sam Irak nie jest w stanie oczyścić tych terenów. Stąd apeluję o sojusz międzynarodowy na rzecz odbudowy Iraku i jego poszkodowanych obszarów.
Dziękuję. Chciałbym dodać, że w Kuwejcie odbędzie się konferencja poświęcona sposobom odbudowy zniszczonych miast i myślę, że Polska również będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ polskie firmy chcą uczestniczyć w odbudowie. Dziękuję. Assalamu alaykum. Mohamed Elami. Szanowni Państwo, Said Elami, przewodniczący Polskiej Racji Izby Handlowej. Dziękuję szanownym Państwu, dziękuję za udział Parlamentu Polskiego, rządowi polskiemu. Dziękuję również Siłom Zbrojnym Polski za pomoc logistyczną, szkoleniową w Iraku. Prosimy rząd polski o pomoc dla nas, tak jak otrzymujemy tą pomoc szkoleniową, logistyczną. Prosimy o pomoc przy odbudowie naszego zniszczonego kraju. Prosimy rząd polski, władze w Polsce, jak i inne kraje europejskie o aktywny udział przy odbudowie naszego zniszczonego kraju. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, bardzo proszę. Przewodniczący libańskiej Rady Biznesowej, wyrazy solidarności przekazuje od nas, Libańczyków, dla narodu irackiego. My, Libańczycy, jesteśmy z wami wczoraj, dzisiaj i jutro. Wierzymy, że są strategiczne relacje Iraku z Polską. Dziękujemy, że za wkład zespołu do spraw dialogu międzykulturowego, międzyrynnego, jak i wysiłki pana Przemysława Skrzypka, prezesa polsko-arabskiego klubu społeczno-gospodarczego. Polska ma obecnie wielki potencjał polityczny, gospodarczy, również Irak. Wierzymy, że Irak jest w stanie podnieść się na nogi. Liban i Irak łączą tradycyjnie dobre relacje. Przekazujemy wyrazy solidarności, gratulacje z powodu zwycięstwa nad państwem islamskim. My w Libanie mamy podobnie złe doświadczenia z walką z państwem islamskim. Jesteśmy bratnim narodem dla narodu irackiego. Wyrazy współczucia i uznania dla delegacji irackiej. Życzymy udanego pobytu i jesteśmy gotowi współpracować. Jako przewodniczący Libańskiej Rady Biznesowej jesteśmy gotowi wnieść swój wkład również. Współpracujemy z naszą odpowiednikiem po stronie polskiej. Wiem, że Państwo będą odwiedzali różne miasta. Dziękuję za to spotkanie. Na sam koniec pozwolę sobie udzielić głosu pani Rezan. Dziękuję. Za te wyrazy solidarności ze strony libańskiej. Nasz wróg jest wspólny. Wszyscy walczyliśmy za wszystkich i wszyscy walczą za nas. Jesteśmy bratnimi narodami. Współpracujemy razem. Tak, jest obowiązek nas wszystkich i wzajemnie życzymy sobie dobrej współpracy. Dziękuję.
Dziękuję Pani razem, proszę. Szanowni Państwo, chciałabym pokazać jeszcze ten film, abyśmy go obejrzeli razem. Przepraszam, ucięło głos. This lady talks about how his in Arabic. Okay. هذه المرأة. Ta kobieta mówi o swoich cierpieniach, jak na jej oczach zginął, zabito jej męża i jej dzieci. Wywiad dla telewizji niemieckiej. Oni stracili swoje rodziny. Młodzi ludzie, mężczyźni zostali ostrzelani i zabici. Chcieli chronić swoje córki, żony. To jest region Sinjar, ofiary. W regionie Sinjar mieszkają Arabowie szyici, Turkmeni i Kurdowie. Od wielu lat żyją między sobą w koegzystencji pokojowej. Gdyby nie państwo islamskie, tak zwane, to nie doszłoby między nimi do żadnych konfliktów. Ta kobieta opowiada o tym, jak przed jej oczami zabito jej męża i dzieci, kazano jej zjeść mięso z ciała swojego martwego męża w regionie Sinjar. Jedna z jej córek popełniła samobójstwo. Po zabiciu wszystkich małżonków i dzieci tych kobiet wywieziono je do Mosulu. Bo znalazły się w sali dużej. I zostały zgwałcone. One w tej sali, zbiorowo. Kobiety i dzieci. Tam były setki kobiet i dzieci w tej sali. Przez 3 dni trzymano je następnie bez jedzenia. Stop or
Zatrzymamy się tutaj. Prosimy o wsparcie dla osób przesiedlonych z Mosulu. Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem głęboko przekonany, że większość z nas dzisiaj wieczorem wróci do tego filmu i w samotności go obejrzy. Szanowni Państwo, mamy jeszcze z kilkanaście minut do konferencji prasowej. Jestem głęboko przekonany, że większość z Państwa będzie chciała już w nieoficjalny sposób kuluarowy zamienić parę słów z naszymi gośćmi lub z naszymi gośćmi obecnie z tej strony. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim gościom, którzy z tak daleka przyjechali do nas i te też wzięli udział w wystawie i w spotkaniu naszego zespołu. Bardzo dziękuję wszystkim zaproszonym przedstawicielom placówek dyplomatycznych, którzy przyjęli zaproszenie. Bardzo dziękuję wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy przyjęli zaproszenie. Część była tylko na wystawie, część przyszła też tutaj. Bardzo dziękuję wszystkim ekspertom, wszystkim przyjaciołom zespołu. Serdecznie zapraszam już na kolejne posiedzenie, którego datę i program podamy niebawem. Dziękuję. W imieniu całej delegacji, chcielibyśmy podziękować szanownemu panu przewodniczącemu Skuteckiemu za zorganizowanie tego posiedzenia, za zainteresowanie, za współotwarcie pięknej wystawy, która upamiętnia nasze cierpienia, jak i walkę. Dziękuję za wysiłki na rzecz pracy Grupy Przyjaźni Polsko-Irackiej. Dziękuję za to, że Polska wspiera samolotami F-16 bezpieczeństwo nad Irakiem. Teraz zaczęła się nowa walka, walka o odbudowę naszego kraju. Chcielibyśmy, aby Polska miała swój udział, podobnie wyraźny jak przy walce z państwem islamskim. Dziękuję, to za mało, ale nie ma innego słowa, więc dziękuję bardzo, dziękuję tysiąckrotnie. Dziękuję.